Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Julian Dobrowolski, reprezentuję NASK, Państwowy Instytut Badawczy, i w dniu dzisiejszym chciałbym powiedzieć kilka słów o walce z dezinformacją w mediach społecznościowych. Podtytuł "Czy to się uda?", chociaż drugi nieautoryzowany był "Czym to się je i dlaczego się nie je?". Szanowni Państwo, jak dzisiaj było podkreślane, a także wczoraj wielokrotnie, dezinformacja, której doświadczamy nie tylko w obszarze, któremu poświęcona jest ta konferencja, dotyka nas jako całe społeczeństwo w ogromnym wymiarze. Naszymi kluczowymi partnerami w rozumieniu miejsc, zarówno miejsc, gdzie ona występuje, jak i współpracy, są oczywiście przedstawiciele najbardziej znanych globalnych marek zapewniających usługi z obszaru cyfryzacji i mediów społecznościowych, oczywiście Meta, Twitter, Google, Alphabet. I to na tym obszarze chciałbym się dzisiaj skupić i troszeczkę odsłonić, co i jak działa, a gdzie mogłoby działać lepiej, bo przede wszystkim naszym celem jest to, żebyśmy mogli skuteczniej przeciwdziałać temu zjawisku. Dezinformacja w mediach społecznościowych. To zjawisko jest regularnie podnoszony zarówno przez polityków, jak i przedstawicieli korporacji. Pytanie leży zasadnicze, jak na te kwestie zapatrują się regulaminy, w oparciu o które te firmy funkcjonują, w oparciu o które swoje usługi realizują. Sytuacja jest dosyć prosta, bo zaczynając od Meta, Facebooka, pytanie brzmi, czy można zwalczać tam dezinformację? Oczywiście, że tak. Czy są narzędzia? Oczywiście, że tak. Czy one działają? Nie do końca. Twitter. Czy można? Czy pozwala na to? Tak. Czy są narzędzia? Obecnie nie. Google, przede wszystkim YouTube? Tak, jak najbardziej. Czy są narzędzia? Są. Czy one działają? No to każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Najlepiej w oparciu o doświadczenia prywatne, które możemy zbudować, jak każdy użytkownik może przetestować te oferowane rozwiązania. Patrząc na regulamin Facebooka, pojawia się tam pytanie, czy w jakichś przypadkach Facebook usuwa dezinformację? Tak, jest kilka okoliczności, w których firma dopuszcza usuwania treści, które zostaną przez nią uznane za dezinformację. Uznanie tych treści za dezinformację opiera się o współpracę z niezależnymi weryfikatorami. W tym wypadku, jeżeli mówimy o Polsce, jest to przede wszystkim Demagog oraz AFP, francuska agencja prasowa i jej oddział w Polsce. Są to podmioty, które zdaniem Facebooka funkcjonują w oparciu o niezależność od korporacji, jedynie mają udostępnione narzędzia, w oparciu o które podejmują swoje działania. Tymi narzędziami są zgłoszenia przez użytkowników. Jak wygląda takie zgłoszenie? Każdy z nas na pewno z jakiegoś powodu zgłaszał, raportował treści na którejś z platform. W przypadku Facebooka pojawia się takie okienko. Umieszczone jest ono w górnym prawym rogu każdego posta, pozwala na zgłoszenie treści. W momencie, kiedy z niego skorzystamy, to Facebook zapyta nas, co chcemy zgłosić I tutaj pojawia się problem, ponieważ zgłoszenie treści, które my oceniamy jako, czy odbieramy jako dezinformujące, nie działa w ten sam sposób jak zgłoszenie na przykład hejtu kierowanego wobec osoby, spamu, czy też treści naruszających regulaminy takich jak na przykład pornografia. Nie generuje ono raportu, z którego potem użytkownik, można powiedzieć, mógłby rozliczyć firmy, czy też zostałby poinformowany o efekcie swoich działań. Jedyne, co się dzieje, to można powiedzieć, bo oczywiście operujemy tylko o to, co sami tutaj możemy zaobserwować. Jak wiemy, firmy nie dzielą się bezpośrednio funkcjonowaniem swoich algorytmów i rozwiązań. Taka informacja trafia do systemu i flaguje dany post, daną treść dla właśnie niezależnych weryfikatorów oraz dla Facebooka. Nie znaczy to, że ktoś musi się tym zająć. Wielokrotnie podnoszone są zarówno w mediach, jak i w dyskusji publicznej kwestie takie jak na przykład masowe zgłaszanie jakichś treści, które miałoby spowodować, że zostanie to przykładowo zablokowane z uwagi na ilość zgłoszeń. Facebook wielokrotnie zaprzeczał, że takie rozwiązanie funkcjonuje. Jest to w moim odczuciu półprawda, ponieważ wielokrotne zgłoszenie powoduje, że taka informacja zostaje zauważona. Nie znaczy to, że weryfikatorzy podejmą wysiłek i będą tą konkretną informację weryfikowali. Jeżeli chodzi o Twitter, to wracając jeszcze raz do regulaminów, Twitter dopuszcza konkretne przypadki, w których zwalcza nieautentyczne zachowania, ale sama nieautentyczna informacja nie jest wyszczególniona w regulaminie Twittera. Jak to czytamy, tym, na czym się skupiają, są manipulowane materiały medialne, czyli na przykład deepfake'i, czy też materiały, które mogą prowadzić do manipulacji wyborczej. Ten aspekt jest wielokrotnie obecny z uwagi na to, czego doświadczyły Stany Zjednoczone w 2016 roku. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Twitter, tutaj pozostaje możliwość zgłoszenia tych treści w oparciu o inne przesłanki, takie jak próba manipulowania platformą. Czyli jeżeli dana informacja jest wielokrotnie udostępniana w formie spamu, można się kierować tym, żeby ją usunąć właśnie jako spam. Prawdopodobnie takie postępowanie ze strony Twittera wynika z tego, że brak jasnych rozwiązań i interpretacji prawnych, czym będzie ta fałszywa informacja czy działanie dezinformacyjne, które użytkownik, tudzież platforma chciałaby usunąć. Przechodząc do działalności Twittera w tym obszarze, należy podkreślić, że Twitter, podobnie jak Facebook, współpracuje z niezależnymi weryfikatorami i taka współpraca prowadzi do tego, że w przyszłości, bo obecnie jedynie na 3 rynkach, USA, Australia i Południowa Korea, testowana jest możliwość zgłaszania treści dezinformujących. Niemniej jednak ma to miejsce dopiero od 2021 roku i okres testowy jest tutaj łączony z inną inicjatywą Twittera, gdzie to społeczność użytkowników ma być jakby tym mechanizmem, który kontroluje czy ocenia treści i sam reaguje jako społeczność. Ten projekt nazywa się Birdwatch, też jest w trakcie testów. Niemniej jednak na slajdzie widoczny jest przykład działań fact-checkingowych, które miały miejsce ostatnim czasem na Twitterze. Zdjęcie, które Państwo widzicie w lewej części slajdu, to przykład dezinformacji dotyczącej protestów związanych z pandemią COVID-19 i obostrzeniami sanitarnymi. Jak ustalono, a tak naprawdę jak bardzo szybko społeczność wskazała osobom, które publikowały to zdjęcie, nie pochodzi ono z tego roku, nie pochodzi ono z Austrii, pochodzi ono z Moskwy z lat 90. I w oparciu o tą informację weryfikatorzy współpracujący z Twitterem przygotowali materiał informujący, tak żeby każda osoba, która później trafi na tę informację, dostała pełną informację. To są te trzy ostatnie slajdy. I funkcjonuje to w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy taką informację, która została oceniona, zostaje ona opatrzona komunikatem widocznym na pierwszym slajdzie Stay Informed, który prowadzi do artykułu, który wyjaśnia kontekst oryginalny danego zdjęcia, danej informacji. Podobnie funkcjonuje Facebook, zapewniając przejrzystą informację, o ile weryfikatorzy Twittera, w tym wypadku Facebooka, dokonają oceny tego materiału. Tu dochodzimy do takiego zasadniczego punktu, który każe się zastanowić i zadać pytanie, w oparciu o jakie czynniki weryfikatorzy współpracujący z jedną, drugą platformą podejmują decyzję, co jest dla nich priorytetem, które materiały zostaną przez nich ocenione. Nie musimy tutaj się przekonywać, że skala zjawiska, z którym mamy wszyscy do czynienia, jest na tyle ogromna, że zasoby ludzkie, które pozwoliłyby w pełni tutaj kontrolować, nazwijmy to, sytuację, są na obecny moment nierealne i stąd też jakby ta współpraca pomiędzy dostawcami usług a NGO-sami, która jest kluczowa, bo pozwala też postawić tezę, że ta współpraca jest niezależna i gwarantuje przejrzystość, jeżeli chodzi o podejmowane przez weryfikatorów działania. Platforma opiera się na tym, co dostanie od konkretnej organizacji, od konkretnej instytucji. Przechodząc do pytania, a tak naprawdę stwierdzenia, które przedstawiłem na początku, to nie działa. Dlaczego? Tak jak już częściowo powiedziałem, częścią problemu jest to, że na przykład w przypadku Facebooka zgłoszenie treści dezinformujących, zmanipulowanych generuje inną ścieżkę raportową w porównaniu do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kontekście tradycyjnego zgłoszenia. Tak jak mówiłem, nie ma z tego raportu dla użytkownika, a jedynie Facebook przyjmuje od nas zgłoszenie i przekazuje je dalej bez gwarancji, że zostanie to w jakimś stopniu rozpatrzone. Co więcej, my nie mamy jako użytkownik punktu zaczepienia, że powstał raport, do którego możemy się odnieść. Obecnie na Facebooku każde inne zgłoszenie ląduje w skrzynce kontaktowej z supportem Facebooka i tam możemy przejrzeć historię zgłoszeń, których dokonaliśmy, wraz z informacją, jakie zostały podjęte działania. Przykładowo treść została oceniona, jeżeli przykładowo zgłaszaliśmy język nienawiści tak zwany, to po zgłoszeniu będziemy mieli informację, że przykładowo ta treść została oceniona przez Facebooka i nie dopatrzył się tam złamania regulaminu lub dopatrzył się i informuje na przykład o usunięciu tej treści. Innym przykładem jest zgłaszanie fałszywych kont. Takie działanie powoduje, że Facebook generuje raport, który będzie widniał w naszej skrzynce kontaktowej i w momencie, kiedy podejmie jakiekolwiek działania w jedną czy drugą stronę, zostaniemy o tym jako osoba zgłaszająca poinformowani. Oczywiście jest tutaj pełna anonimowość i opowieści, jakoby informowani byli, czy informowane były osoby, które zgłaszamy, miała miejsce, są bajkami. Niemniej jednak my jako osoba zgłaszająca jesteśmy informowani w przypadku fałszywych kont o tym, jaką decyzję Facebook podjął w tym kontekście. Jeżeli zgłaszamy fałszywą informację, a obecnie możemy zgłaszać, bo to się zmieniło całkiem niedawno, w oparciu o kilka kategorii, między innymi dotyczących spraw społecznych, ale także kwestii medycznych, to w następstwie do pandemii COVID-19, nadal nie zostaniemy poinformowani, co dalej się zadziało i czy w ogóle. Jeżeli chodzi o inny aspekt tego, dlaczego kwestia zwalczania dezinformacji z poziomu użytkownika nie działa, jest to świadomość użytkowników. Po prawej stronie widnieje fragment strony Facebooka, wersja w języku polskim oczywiście, zasady programu. Ta strona dotyczy programu współpracy z fact-checkerami. Jak Państwo widzicie, screen był wykonany w dniu wczorajszym. Strona została wyświetlona jedynie 1035 razy. Z kilku stron, które były kluczowe dla dzisiejszej mojej prezentacji i dla tematu, o którym tutaj rozmawiamy, była to podstrona, która miała najwięcej wyświetleń, najmniej to było około 600-700 i pokazuje to oczywiście w pewnym tylko stopniu, ale skalę problemu, jakim jest brak świadomości po stronie użytkowników, niezależnie od starań czy to organizacji fact-checkingowych, czy też samego Facebooka, informowania o tym, co można robić, jakie działania są prowadzone. Jakby część winy niezależnie leży też po stronie nas, użytkowników, że nie jesteśmy świadomi, co można i gdzie należy szukać tych informacji. Problem, jeżeli chodzi o Twittera, jest, tak jak mówiłem, fakt, że my jako Polacy, ale patrząc szerzej jako Europejczycy, nie mamy obecnie możliwości zgłaszania treści dezinformujących z wyłączeniem okresów wyborczych, kiedy to platformy od właśnie wydarzeń z 2016 roku oferują dodatkową ochronę, dodatkowe działania, tak żeby nie można było zarzucić, że są one czy przyczyniają się nawet nie bezpośrednio do działań, które mają, że tak powiem, charakter wpływający na demokrację. Obecnie, tak jak mówiłem, zgłaszanie na Twitterze nie funkcjonuje. Zdarza się, że użytkownikom pojawia się ta opcja, ale wynika to przykładowo z tego, że są oni zalogowani właśnie poprzez na przykład VPN w jednym z państw, w których te usługi są testowane obecnie, lub jest to błąd formularzy, bo taka sytuacja też ma miejsce w przypadku formularzy dostępnych na stronach Twittera, gdzie pewne opcje pojawiają się, po czym znikają, pokazując szerszy kontekst, który na przykład może być tylko lokalny, jak na przykład Francja czy Niemcy, które posiadają własną legislację dotyczącą usuwania treści publikowanych w internecie. Stąd przechodzimy do pytania, co możemy zrobić, a tak naprawdę co należy zrobić. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia należy powiedzieć, że pierwszą i kluczową rzeczą jest kwestia legislacyjna. Zarówno państwo, jak i obywatele, jak i też dostawcy usług potrzebują punktu zaczepienia, który pozwoli podejmować konkretne działania, pozwoli wskazać, jakie treści mogą być usuwane, czy kiedy należy rozmawiać o usuwaniu treści, które są w sposób, które są szkodliwe z perspektywy informacyjnej. My jako Polska obecnie w tym temacie nie mamy czym się niestety pochwalić, ale działania obecnie są prowadzone między innymi na kanwie prowadzonych prac Parlamentu Europejskiego i tutaj mówimy o Digital Service Act. Jest projekt ustawy prezentowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tak zwanej ustawy o wolności słowa. Niemniej jednak kluczowe jest, żeby określić, jakie informacje, jakie treści są szkodliwe z perspektywy państwa. Chodzi ogólnie o dużo szerszą perspektywę, niż pojawia się to w obecnej dyskusji publicznej. Jest szansa, że uda się to wspólnymi siłami na arenie europejskiej. Co i jak, zobaczymy. Druga kwestia, współpraca lokalna oraz współpraca z państwem. Kluczowe tutaj są właśnie działania takie jak prowadzone przez organizacje, o których mówiłem przed chwilą, czyli Demagog, Fake News, .pl, ale także inicjatywę GovTech wspólnie z PAP, Fake Hunter. W oparciu właśnie o takie pojedyncze inicjatywy na szczeblu lokalnym jesteśmy w stanie zbudować pewną skalę działań, która pomoże skuteczniej przeciwdziałać temu zjawisku, które, nie ma co się oszukiwać, jest szkodliwe dla ogółu społeczeństwa. Jeżeli chodzi o współpracę z państwem, na początku pandemii w 2020 roku w Ministerstwie Cyfryzacji, jeszcze wtedy istniejącym, pojawił się pomysł takiej inicjatywy w współpracy z głównymi ośrodkami medialnymi w kontekście zwalczania dezinformacji publikowanej w internecie, dotyczącej tylko i wyłącznie pandemii COVID-19. Marzec, kwiecień 2020 roku nikt nie wiedział, czego się bezpośrednio spodziewać, do czego tak naprawdę dążymy, w jakim kierunku zmierzamy. I niestety, ale ta inicjatywa nie wypaliła, ponieważ należy powiedzieć, wymaga to pewnej dojrzałości od wszystkich stron i tutaj w mojej ocenie zabrakło dobrej woli, żeby chcieć współpracować. A to współpraca między wszystkimi stronami i wszystkimi obozami, niezależnie od przekonań, jest podstawą do zagwarantowania bezpieczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania temu zjawisku w tej skali, z którą mamy do czynienia. Ostatni aspekt jest to edukacja. Przede wszystkim potrzebujemy w tym momencie postawić na to, żeby rozwinąć i szlifować pewne kompetencje, które moim osobistym zdaniem w polskim systemie edukacyjnym nie były priorytetem, nie były tak bardzo podnoszone. Mówimy tutaj o kwestionowaniu, o krytycznym podejściu do źródeł, z których korzystamy. Te kwestie są już od kilku lat podnoszone przez naszych zachodnich partnerów. Przede wszystkim myślę tutaj o Wielkiej Brytanii, która od wydarzeń dotyczących Skripala prowadzi bardzo skuteczne działania informacyjne z poziomu Stratcomu swojego, z obszaru komunikacji strategicznej, ale na boku tych działań prowadzi różnorakie działania edukacyjne właśnie skierowane do młodzieży, bo bez zbudowania pewnego poziomu odporności społecznej na dezinformację, a składową tego jest krytyczne podejście do informacji, krytyczne podejście do źródeł, umiejętność weryfikacji, która oczywiście na pierwszy rzut oka wyda nam się tutaj czymś oczywistym, ale w codziennym funkcjonowaniu wielokrotnie jesteśmy świadkami, przykładowo w dniu wczorajszym, osób publicznych, przedstawicieli mediów, czy też osób reprezentujących czy to środowisko akademickie, które nie weryfikują informacji, które same udostępniają, przyczyniając się do tego, że jesteśmy zalewani poprzez treści dezinformujące. Wystarczy, że jest to zbieżne z naszymi przekonaniami, z oczekiwaną przez nas narracją i w dniu dzisiejszym o tym między innymi mówiono jest podczas konferencji na Akademii Sztuki Wojennej, z której to do Państwa mówię, w kontekście właśnie odporności społecznej. Takie kampanie edukacyjne są obecnie realizowane w Polsce z bardzo różnych kierunków i każda taka inicjatywa jest bardzo potrzebna właśnie z uwagi na tą, może to się wydawać lekko wtórne, ale na skalę problemu, z którym my jako Polska, jako polskie społeczeństwo, jako społeczeństwo europejskie, czy całościowo jako społeczeństwo zachodnie mamy okazję, czy jesteśmy konfrontowani. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja była interesująca i zapraszam do kontaktu.